Witam Was serdecznie na polu testowym. Jak sama nazwa wskazuje, będziemy tu testować wykrywacze, sprawdzać jak reagują na konkretne przedmioty. Będziemy starali się odnotować jakieś ich najważniejsze cechy, czyli zasięg, rozróżnianie oraz separacja. Większość przedmiotów została zakopana już ponad rok temu, także, że tak powiem, zaprzyjaźniły się z ziemią. Za chwilę też pokażę Wam przekrój tej ziemi. Nie jest to najłatwiejsza gleba. Pole testowe służy także do nauki. Każdy nowy wykrywacz można sobie tutaj zbadać, osłuchać się z nim. Jest to też narzędzie pracy, czyli dla mnie okazja do spotkania się z kolegami czy klientami i porównania konkretnych wykrywaczy. Dobrze, teraz pokażę Wam, co zostało w tej ziemi zdeponowane. Czemu odpowiada każda tabliczka? Jak już mówiłem, większość rzeczy była zakopana już ponad pół roku temu. Tutaj mamy 10 szelongów Jana Kazimierza, popularnie nazywanych boratynkami. 15 cm, 16, 17. Tu jest ciekawe, bo 17 i 18 dają taki sygnał dosyć niewyraźny. Być może są to falsy, nie wiem. Wiele wykrywaczy tam przygryza się żelazo, a tu już jest łatwiej. Paradoksalnie mamy boratynkę na 19, 20, 21, 22, 23, 24. Tutaj mamy półtoraki Zygmunta III wazy od 22 do 30 cm. Tutaj znajdują się popularne monety, szczególnie tu na Lubelszczyźnie czy w sąsiednich województwach. Jest to jedna kopiejka Mikołaja II na 22, 24, 26, 28 i na 30 cm. A tutaj mamy już totalnie inne monety, bo są to monety rzymskie, wykonane z brązu, na 24, 26, 28, 30 i 32 cm. Tutaj znajdują się bardzo małe carskie sreberka, popularnie nazywane właśnie łezkami, ponieważ nie są okrągłe, tylko kształtem przypominają łzę, na 4, 6, 8, 10 i 12 cm. Tutaj mamy carskie guziki piechoty z czasów I wojny światowej, od 20 do 30 cm w skokach co 2 cm. Tutaj mamy zdeponowane klamry pierwszowojenne na 30, 35, 40, 45 i 50 cm. Tutaj być może jeszcze dojdą ze dwie na 55, 60, ale z mojego doświadczenia wiem, że w tej glebie no to 50 cm to dla wielu wykrywaczy jest głębokość graniczna. Tutaj mamy skarb na 70 cm. Jest to gliniany garnek. Gliniany garnek, oczywiście nie jakiś kupiony w Obi, tylko po prostu zrobiony przez garncarza. Są tu monety na 70 cm. Kolejno mamy taki sam garnek o takiej samej wadze na 85 cm i ostatni na 100 cm. No to już jest bardzo, bardzo głęboko i niewiele wykrywaczy daje sobie z tym radę. Tutaj mamy tak zwaną militarkę, czyli hełm niemiecki na 80 cm. Kolejny jest na 105, a ostatni na 130. Tutaj znajdują się gwoździe i monety co 10 cm. Jest to taki łuk. Też są na głębokości około 10 cm, także tutaj badamy sobie separację i szybkość wykrywacza. Tutaj znajdują się śmieci, takie przedmioty bardzo mało pożądane, a które upodabniają się pod wiele ciekawych celów, także warto wiedzieć, jak je rozróżniać i ewentualnie dyskryminować, co kopać, czego nie kopać. Tutaj mamy kapsel po piwie na 5 cm, tutaj taki sam na 10, na 15. Tutaj mamy kawałek aluminiowej folii kuchennej. Tutaj jest ciężko, bo to jest duży plaster tacki grillowej. Ona ma jest to taki kwadracik wielkości klamry pierwszowojennej mniej więcej na 5 cm. Tu jest pół paczki po jakichś tabletkach, po lekarstwach na 5 cm. Tutaj jest paczka papierosów, która wiadomo ma w sobie folię.
Tutaj mamy durex, czyli opakowanie po prezerwatywie. No niestety możemy się natknąć na takie, głównie szukając w lasach, na ich brzegach. Koks, kamień magnetyczny, również na 5 cm. Pull tab, czyli zawleczka od puszki. Tutaj mamy cztery kulki szrapnelowe, są to ołowiane kulki na 5, 10, 15 i 20 cm. Tutaj mamy taką folijkę ze szczepionką na lisy. Jest to taki płyn, który leśnicy rozrzucają w lasach. Jest to szczepionka przeciwko wściekliźnie. A tutaj mamy bardzo starą cegłę i zaraz pod nią na 15 cm znajduje się cienka srebrna rzymska moneta. Tutaj mamy nailboard test, czyli sprawdzenie tego, jak wykrywać wykrywa monetę ułożoną w danej kombinacji gwoździ. Gwoździe, jak i cała ta tutaj symulacja została już założona około pół roku temu. Wszystko jest według tego wzoru, który widzicie na planszy. To jest pierwszy, czyli taki łatwiejszy, gdzie moneta jest na środku. To jest na głębokości wszystko 5 cm. Tutaj mamy ten trudniejszy, kiedy moneta jest bardzo blisko tego największego gwoździa. I tutaj jest problem. Gwoździe już nie były na szybko kupione w OBI, nie jest to test w powietrzu, tak jakich jest bardzo wiele w sieci. To zostało zakopane ponad pół roku temu. Gwoździe już były zardzewiałe i to sobie tutaj, że tak powiem, dojrzewa. Tutaj mamy cztery gwoździe, a w środku monetę. Ułożone są one w kwadrat. Tutaj mamy gwoździa, obok niego na jakieś 1,5 cm jest, obok niego jest moneta. Tutaj na 10 cm mamy monetę, a na niej położony jest gwóźdź. Tutaj jest odwrócone to troszeczkę, ponieważ na 10 cm leży gwóźdź, a na nim jest moneta. A tutaj mamy na 5 cm gwóźdź, a pod nim monetę. Bardzo trudno to wykryć. No niektórzy twierdzą, że w jakiś tam sposób ustawią dany wykrywacz i to się uda, a ja twierdzę, że no może być z tym bardzo duży problem, co zresztą zobaczymy. A tutaj mamy odwrócone role, czyli na 5 cm jest moneta, a 5 cm pod nią jest gwóźdź i tutaj już jest właśnie zdecydowanie łatwiej. Tak wygląda tutaj gleba. Czyli mamy taką ciężką i lastą glebę na jakichś 20 cm, później zaczyna się glina. Także to nie są łatwe warunki, ale właśnie o to w tym wszystkim chodzi. Co jeszcze? Jeśli chodzi o mineralizację samej gleby, to nie jest ona jakoś bardzo mocno zmineralizowana. Troszeczkę moim zdaniem więcej ponad średnią mineralizację. I jesteśmy właśnie tutaj na polu obok naszego polu testowego, także mamy pogląd na to, w czym te monety są zdeponowane. Więc tak wygląda to pole. Jak widać jest jeszcze tutaj trochę miejsca, także na pewno dojdą nowe przedmioty, jakieś inne konfiguracje. Jeżeli ktoś ma jakąś sugestię, co można by tutaj zdeponować, to może podzielić się komentarzem.